Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu parę słów o PBM-ie, który wiele osób, że tak powiem, z obawy przed jakąś kryptoreklamą nie chce kupić, nie chce nabyć, ze względu na to, że mówi się, że działa wielokierunkowe, czyli jest to tak zwana szara maść na wszystko. Ja chcę Państwu rozwiać te wątpliwości, dedykując wszystkim ten produkt jako produkt wielokierunkowy, bo jeżeli mamy do czynienia z osobą, która wątpi, to tak jak profesor mówi, ma problemy jelitowe, bo przede wszystkim ludzie przyblokowani i ludzie, którzy mają problem z jelitem grubym, są trudno dostępni. Jeżeli mamy z takimi do czynienia, no to zacznijmy najpierw leczyć jelito, a następnie skupmy się na tym, co ja powiem. Proszę Państwa, PBM możemy stosować zarówno zewnętrznie, do aplikacji, do smarowania, do moczenia nóg, do kąpieli, jak również wewnętrznie, pijąc go, pusząc jamę ustną i wykonując lewatywę. W każdym z tych przypadków działa na bardzo wysokim poziomie PBM probiominerał. To jest jeden taki jedyny produkt, który udało mi się zrobić, który działa poprzez swoją zawartość, poprzez swoje kilka poziomów wywindowanych bardzo wysoko. Czyli pole informacyjne na bardzo wysokim poziomie, dużą zawartość soli mineralnych i te minerały fizyczne, zmikronizowane, przefermentowane, które mają niezwykle ważne cechy. Ponieważ działają jako sorbent, czyli ich 1 gram to jest 80 metrów kwadratowych lustra kryształów, do których przylegają toksyny, wirusy i są wyprowadzane z organizmu. Poziom soli mineralnych jest niezwykle ważny, bo są to niewidoczne dla nas elementy, ale jeżeli wsypiemy do szklanki łyżeczkę PBM-u i zamieszamy, to po chwili osad opadnie i powstanie żółta woda. To są te sole mineralne i aminokwasy, które są bardzo dobrze przyswajane przez organizm, czyli są super biodostępne. I one między innymi działają tak spontanicznie w kontakcie na skórę. Czyli poprzez skórę możemy oddziaływać na sąsiadujące pod skórą narządy w postaci wątroby, w postaci na przykład również i stawów. Oczywiście niedawno stosowałem to na nerki, efekty są również zadowalające. Czyli robimy sobie wtedy odpowiedni zestaw szmatek takich serwetek lub kawałków materiału z bawełny, na które nanosimy aplikację, przykładamy do nerek i kładziemy się z tym zaopatrzeniem spać. Przez noc PBM w postaci soli mineralnej przenika przez skórę i oddziałuje bezpośrednio na nasze narządy. Proszę Państwa, jeżeli macie Państwo wątpliwości, bo niektórzy mówią, a ja nie wierzę, to proszę zastosować do ust. A panie, niech jeszcze dodatkowo zastosują do higieny intymnej. Tydzień cierpliwości nie zaszkodzi, ale zobaczycie, jakie będziecie mieli efekty. Po pierwsze, jeżeli Państwo nie wierzą, że produkt działa, to czy ma jakiekolwiek formy żywe, to proszę zastosować przed snem 1/3 łyżeczki PBM-u do ust, a zobaczycie, jaki będzie efekt po stosowaniu takiej aplikacji przez miesiąc. Jeżeli panie mają problemy w strefie intymnej, proszę uprzejmie zastosować to do irygacji, do smarowania. Zobaczycie, jakie będą zmiany. Niedawno moja znajoma z Jeleniej Góry pochwaliła mi się, że zaproponowała swojej znajomej chorej na trzeci stopień szyjki raka macicy, aplikację z PBM-u i stało się. Stało się, pozbyła się. Ale było to, już tak powiem, działanie łączne, razem z witaminą C, D3, aplikacje, irygacje, picie, na wszystkie sposoby. Także możemy sobie naprawdę w wielu sytuacjach sami pomóc, tylko słuchajmy takich programów jak ten, oczywiście nie moich koniecznie, ale tego autora, tego twórcy, ale również stosujmy te produkty, bo ich działanie zaskoczy Państwa niejednokrotnie. Ja miałem w swoim życiu kilka razy tłuszczaki i stosując PBM bezpośrednio na powierzchnię skóry, pozbyłem się ich w ciągu miesiąca. To daje nam
wyobrażenie, jak działa PBM transdermalnie na sąsiadujące pod skórą, powiedzmy, miejsca. Jeżeli jest to skupisko tłuszczu, to bakterie to rozpoznają jako toksynę i zjadają to. I proszę mi wierzyć, miesiąc, półtora i można się pozbyć. Ja to sprawdziłem, sprawdziłem to na koledze, który na czole miał takie świństwo, pozbył się tego i ma gładką skórę i wiele innych osób. Także jeżeli Państwo macie problemy ze stawami, proszę bardzo, zastosujcie PBM, połączcie go z kolagenem w odpowiedni sposób i zobaczycie, jak możemy kontrolować własne zdrowie. Tylko należy wyciągnąć rękę i nastawić uszy. W przypadku, kiedy w internecie pojawiają się bardzo ciekawe audycje znakomitych fachowców, ja nie mówię absolutnie o sobie, bo jestem skromnym człowiekiem, natomiast słuchajmy i łączmy te potencjały, bo to nas nic nie kosztuje. A tak jak powiedział jeden mądry człowiek, czytajcie książki, bo ten, kto to napisał, utoczył bardzo dużo potu. A wy to macie za darmo. Dziękuję bardzo. Dlatego wyciągnijmy rękę, zróbmy ten pierwszy krok i wypróbujmy działanie PBM-u. Przecież to jest tylko chwila, aby się przekonać, że rzeczywiście może to mieć bardzo fajne działanie. Jest to, nie kosztuje to zbyt wiele po to, żeby spróbować, żeby się przekonać, że rzeczywiście może mieć to realny wpływ na nasze zdrowie. Panie Sławku, bardzo dziękuję za ten cykl wykładów. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.